Trzymam w ręku trzy karty. Trzy karty, które są takim, bym powiedziała, kombo na duże problemy wychowawcze, bo nie wszystko da się rozwiązać ograniczonym wyborem, nie wszystko da się rozwiązać innym komunikatem, nie wszystko da się rozwiązać przytuleniem. Co ja tutaj trzymam? Plan działania, znacie to narzędzie, rozwiązywanie problemów i spotkania rodzinne. Zapraszam. Najczęstszym błędem wychowawczym chyba jest ciągłe powtarzanie tego samego. Powtarzamy, powtarzamy, powtarzamy i jesteśmy bardzo zdziwieni, że dzieci nie zmieniają swojego zachowania, chociaż my go nie zmieniamy. I ciągle powtarzamy. To są niesamowite sytuacje, prawda? Jak człowiek się tak przez chwilę zastanowi, to sobie myśli, bez sensu, nie? A jednak ciągle to robimy, ja też to robię. Oczywiście, że ja też ciągle za dużo powtarzam, ale całe szczęście stosuję już te narzędzia wychowawcze. I one dają mi naprawdę dużo takiego luzu, bo w pozytywnej dyscyplinie chodzi o to, żeby wyjść z takiego wychowania opartego na reagowaniu, takim gaszeniu pożarów, że coś się stało i teraz w ogóle będziemy wszystko zmieniać i robić wykłady w stresie i w nerwach naszym dzieciom, co oczywiście nie działa. Tylko zamiast tego idziemy do takiego wychowywania dzieci w sposób proaktywny, działania proaktywnego. Czyli okej, patrzymy, coś się zadziało, znowu jest jedynka, albo znowu była awantura poranna przy wychodzeniu z naszym sześciolatkiem. I co wtedy robimy? Zamiast nakręcać sytuację tu i teraz i próbować dziecko czegoś nauczyć w stresie, zapisujemy sobie w głowie może na razie, albo na tablicy, rzecz na tablicy spotkań rodzinnych. Spotkanie rodzinne to jest taka przestrzeń. Pamiętajcie, że macie oddzielny materiał, oddzielne rzeczy dotyczące tylko i wyłącznie prowadzenia spotkań rodzinnych i cały album spotkań rodzinnych, który możecie wykorzystywać i drukować sobie wielokrotnie i prowadzić pewnego rodzaju segregator ze spotkaniami rodzinnymi. I potem po południu siadacie z tą listą problemów, którą wypisaliście sobie właśnie w takich różnych trudnych momentach, i zaczynacie od komplementów, od rundy komplementów. Po rundzie komplementów, którą każdy każdemu mówi, za co dziękuję. Czyli ja dziękuję Ci, kochanie, że pomogłeś mi wczoraj rozpakowywać zmywarkę. A dziecko mówi, to ja, mamo, dziękuję Ci za to, że zabrałaś nas wczoraj na spacer na lody. I mówimy sobie to, budując pozytywną atmosferę i jakby podkreślając to, że łączą nas też dobre rzeczy. Punkt drugi, wracamy do tego momentu. Pamiętacie dzisiejszy poranek? Nie wyglądał on zbyt pięknie. Chciałabym, żeby każdy powiedział, co myśli o dzisiejszym poranku. I tutaj mówimy o kamieniu mówcy albo długopisie mówcy. Niektórzy edukatorzy, pozdrawiam Emilię Michalik, stosują krowę mowę, gdzie zwierzak symbolizuje daną osobę, która ma prawo mówić w tym momencie. I szczególnie, kiedy emocjonujący temat zajmuje tą rozmowę, to ta krowa mowa czy kamień mówcy bardzo fajnie reguluje dyskusję. Podajemy ten przedmiot pierwszej osobie i ta osoba mówi, co myśli o dzisiejszym poranku, czy też o innym problemie, który jest właśnie tematem tego spotkania. I kolejna osoba, kolejna osoba, kolejna osoba. I w tej rundzie nawet czasem nie musi dojść do żadnego do rozwiązania. Po prostu każdy mówi, co myśli. Potem w drugiej rundzie zastanawiamy się wspólnie, co możemy zrobić inaczej, żeby poranki wyglądały lepiej. No właśnie, jak chcemy, żeby te poranki wyglądały? To jest pytanie, które możemy zadać. I dzieci mogą oczywiście powiedzieć, jak one by chciały, żeby poranek wyglądał. Czy podoba im się to, że mama krzyczy i się miota po całym domu i się awanturuje? No zapewne nie. Mi się to nie podoba. Ja Was przepraszam za to. Ja nie chcę krzyczeć. Ale musimy znaleźć, jednocześnie, żeby tak nie było, musimy znaleźć jakieś rozwiązanie, jakiś sposób na to, żeby te poranki były milsze i łatwiejsze. I tutaj przychodzi nam z pomocą inne narzędzie pozytywnej dyscypliny. Dajcie znać, czy je znacie, ponieważ tym innym fantastycznym narzędziem, bez którego w ogóle nie wyobrażam sobie życia, było to dla mnie takie wielkie wow w pozytywnej dyscyplinie, jest plan działania. I tutaj nawet macie przykład planu działania akurat wieczornego, ale ten plan działania może dotyczyć właśnie poranków. Czyli ja mogę zaproponować, co powiecie na to, że każdy będzie miał swój własny plan poranka, a na nim zapisane albo narysowane kolejne kroki, kolejne elementy planu, tak żebyście Wy sami wiedzieli, co trzeba rano zrobić i żebym ja nie musiała chodzić i gderać. No i u mnie w domu, teraz kiedy dzieci mają lat 10 i 11, te poranki już właściwie dzieją się same,
Ale oczywiście tak nie było zawsze. Wprowadzaliśmy plany, te plany się rozsypywały, przestawały działać, znowu sobie strukturowaliśmy plan, znowu ustalaliśmy, co o której godzinie ma się zadziać. Pamiętam taką fazę, że żeby dzieci wiedziały, na co jest teraz pora, to zarządziły, że w budziku było ustawionych chyba 17 alarmów, z czego bicie szklanek oznaczało nakrywanie do stołu, pianie koguta oznaczało czas na wstanie, a odgłos Niagary symbolizował czas na mycie zębów. Taką też mieliśmy formę. Jedne rzeczy działały lepiej, inne rzeczy działały gorzej. Ważne jest to, żeby próbować, żeby wracać do takiego wspólnego rozwiązywania problemów i żeby szukać ulepszeń wspólnie razem z dziećmi. I patrzcie, tak jak ja sobie myślę o tej konsekwencji, to jest właśnie świetna przestrzeń na to, żeby być konsekwentnym w taki pozytywny sposób. A nie powtarzać i gderać i powtarzać w kółko te narzędzia, te sposoby reagowania, które wiemy, że z góry, że nie działają i nie będą działały. Plan działań naprawdę ratuje mi życie. Kolejnym takim jeszcze narzędziem, które tutaj trzymam, jest rozwiązywanie problemów. Bo te codzienne wyzwania właśnie są okazją do tego, żeby ulepszać nasz sposób funkcjonowania w rodzinie. Wykorzystaj codzienne wyzwania, by wraz ze swoimi dziećmi ćwiczyć umiejętności rozwiązywania problemów. Kiedy dzieci się kłócą, możemy powiedzieć: dzieci, jestem przekonana, że razem potraficie rozwiązać ten problem. Przyjdźcie do mnie z gotowym rozwiązaniem. Tak? W zależności od sytuacji możemy dzieciom proponować: słuchajcie, zastanówcie się nad tym problemem i potem porozmawiamy o nim na spotkaniu rodzinnym. Albo przyjdźcie do mnie z rozwiązaniem i razem ustalimy, jak je wdrożymy. Albo na przykład, kiedy trzeba podzielić się obowiązkami, wspólnie zastanówcie się, co trzeba zrobić, a potem poproś dzieci, by stworzyły grafik zadań i stosują go na próbę przez jeden tydzień. I ta próba też jest bardzo takim fajnym mykiem tutaj w pozytywnej dyscyplinie, bo ciężko jest czasem podjąć decyzję, jak myślimy, że ta decyzja już jest raz na zawsze. I jeśli w obrębie spotkania rodzinnego robimy sobie jakiś plan, nie wiemy, czy on będzie działał, czy nie będzie działał, albo czasem nam się wydaje z góry rodzicom, że to na pewno będzie głupi pomysł, ale sobie myślimy: dobra, skoro pozwalam dzieciom na tydzień to tylko testować, to niech będzie. Niech oni być może sami muszą na podstawie doświadczenia dojść do takich wniosków, które ja wiem na podstawie 40-letniego doświadczenia życia na tym świecie, że to może w ten sposób nie będzie działać. I zamiast gderać, zamiast tłumaczyć dzieciom, że zamiast wstawiać się w sytuacji, w której tak naprawdę daje im do zrozumienia, że my jesteśmy mądrzy, one są głupie, to może odwróćmy sytuację i pomyślmy sobie: okej, ja wiem, ja mam to doświadczenie, nie muszę go teraz tu przytaczać, pozwolę dzieciom doświadczyć i zobaczymy, czy to będzie działało, czy to nie będzie działało. Zobaczymy, jakie oni wyciągną wnioski i dzięki temu stawiamy dziecko w pozycji ekspertów od swojego zarządzania czasem, od swoich planów i one budują swoje poczucie kompetencji i wpływu na sytuację. I to nam zaprocentuje w przyszłości. Co myślicie o trzech narzędziach wychowawczych? Rozwiązywanie problemów, spotkania rodzinne i planowanie. Co z tego już stosujecie? Czy macie jakieś plany? Zróbcie zdjęcia, umieśćcie tutaj w komentarzu, jeśli możecie. Jeśli nie, to napiszcie parę słów. Czy te filmiki są dla Was użyteczne? A może macie jeszcze jakieś pytania? Może czegoś jeszcze potrzebujecie ode mnie? Polubcie ten filmik, jeśli to jest dla Was użyteczne i zasubskrybujcie kanał. A ja się nazywam Joasia Baranowska i jestem prekursorką pozytywnej dyscypliny.